Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jarosław Laseski, senator ziemi, jak ją nazwać? Dzień dobry. No, to jest ziemia myszkowska, częstochowska, lubliniecka i kłobucka. Chyba panu przywiozłem zmianę pogody. Lunęło. U nas na Jurze, panie redaktorze, mówią tak. Za organizację odpowiedzialni są gospodarze. Czyli to pańska robota. Za pogodę goście. Okej, okay, dobra, to taką przywieźliśmy. Nawiasem mówiąc, witam sąsiada. Ja też jestem panem tylko na Skarżycach, ten całkiem daleko stąd. Pan jest panem na Bobolicach, ja mam 120 metrów, pan trochę więcej pewnie tych użytkowych w pańskich posiadłościach, co? Zamki są małe. One są w sumie niewielkie. Jedźmy prosto. Powierzchni mieszkalnej tam chyba też było niewiele więcej, bo przecież dawniej w średniowieczu nie chodziło o to, żeby na zamkach mieszkać, tylko chodziło o to, żeby się bronić przed wrogami. O zamkach jeszcze będzie okazja porozmawiać, ale spotykamy się po to, żeby o polityce trochę pogawędzić. Po co to panu to senatorowanie? Boże, myślałem, że tylko zamki będą, bo będzie przecież to jest ciekawe, tak? Na pewno. Ale nie po to obwiesił pan całą okolicę swoimi banerami, żeby o tym nie rozmawiać. No może nie całą okolicę jeszcze. No jeszcze trochę kampania tego to trwa. Jeszcze kampania trwa. Ja powiem tak. Jeśli mądrzy ludzie nie idą do polityki, jeśli doświadczeni ludzie nie idą do polityki, to głupcy będą nami rządzić. Ja tego nie chcę. Ja chciałbym dla tego regionu coś zrobić. Nie chciałbym tylko trwać, nie chciałbym tylko, aby po prostu to jakoś tam się funkcjonowało i się toczyło, tylko chciałbym coś dobrego dla tego regionu zrobić. Chciałbym zmieniać rzeczywistość i chciałbym tą rzeczywistość zmieniać nie tylko lokalnie, ale chciałbym tą rzeczywistość zmieniać na tym wyższym poziomie i wydaje się, że Senat jest odpowiednim miejscem, żeby coś takiego robić. Tego samego, jak mi się wydaje, oczekują i chcieliby dla tej ziemi uczestnicy Paktu Senackiego. To oczywiście, tak, tak. Dlatego pan też rozbija. No nie, nie do końca. Otóż to obywatele poprosili mnie o to, abym startował i to obywatele powiedzieli, że chcą, aby mandat, który w tej chwili jest w rękach PiS-u, został z powrotem odbity. Ale jak to się stało? I żeby został skąd pan z powrotem wie, że odbity? Pan o to poprosili? No bo założyli komitet wyborczy, Pakt Obywatelski i poprosili mnie, abym był ich kandydatem. I tak się stało. Zresztą chciałem powiedzieć tak, demokracja to jest niczym nieskrępowane prawo obywateli do udziału w sprawowaniu władzy. Pakt Obywatelski, panie senatorze, brzmi jak Pakt Senacki, podejrzanie blisko. Podejrzanie podobnie. No czy ja wiem, ale czy możemy zabronić obywatelom tego, żeby również paktowali? Czy nie, możemy, nie możemy zabronić obywatelom tego, aby brali czynny udział w polityce? Nie możemy, nie powinniśmy. Mnie się wydaje, że to jest istota demokracji. Że powinien zwyciężać nie mianowany kandydat partyjny, tylko taki kandydat, który ma największe szanse, aby pokonać PiS w tym okręgu. A pan ma największe, tak pan sądzi? No tak wynikało przynajmniej z badań, które zrobiliśmy wcześniej, przed ogłoszeniem jeszcze wszystkich decyzji. A jak będzie, zobaczymy. A pakt senacki się do pana nie zgłosił z propozycją kampanii? Ja nie chciałbym tutaj komentować tych rozmów na tym wysokim poziomie partyjnym. Parytety partyjne też są ważne w skali całego kraju. No i cóż, ja szanuję te decyzje i rozumiem te decyzje, ale chciałbym też przyczynić się do tego, aby demokratyczna opozycja odbiła z rąk PiS-u ten mandat senatorski w okręgu 68 i ja chciałbym być tą osobą, która to zrobi. Pytam pana o te podobieństwa nazw, ponieważ mam w swoich doświadczeniach z Górnego Śląska bardzo podobną sytuację. Tam też w czasie wyborów 4 lata temu pojawił się kandydat, który startował z komitetu Platforma Obywatelska i tu dołożył swoje imię i nazwisko. To się skończyło tym, że senat, że mandat otrzymała osoba z PiS-u, a nie z Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, ja przypominam, mandat senatorski w tym okręgu jest w rękach PiS-u. To nie jest tak, że my go stracimy. My możemy go tylko odbić. I według mnie może go odbić tylko ten, który ma największe szanse. Ja zresztą mam propozycję dla moich wszystkich kontrkandydatów. Otóż zróbmy badania sondażowe w tej chwili. Jeżeli okaże się, że kandydat PSL-u
będzie miał lepsze wyniki w tym sondażu, jak pan ja. Się wycofa. Ja zrezygnuję ze startu i poproszę moich wyborców, aby go poparli. Natomiast jeżeli miałoby się okazać, że to ja będę miał lepsze notowania jak kandydat PSL-u, to proszę, żeby kandydat PSL-u się wycofał i mnie poparł, bo tylko w ten sposób możemy odbić mandat z rąk PiS-u. Tam jest taka obawa, wie pan, że mnożenie kandydatur to jest rozdrabnianie elektoratu, co się skończy tym, że mandat utrzyma Prawo i Sprawiedliwość. Ja się całkowicie z panem zgadzam, dlatego uważam, że tego rodzaju działania i wystawienie kandydatów przez bezpartyjnych samorządowców to jest działanie PiS-u. Oni wiedzą, jak to robić. Ja uważam, że wystawianie również kandydatów przez inne ugrupowania to jest również działanie na korzyść PiS-u. I cóż więcej można dodać? Ja staram się rozmawiać z moimi wyborcami, z mieszkańcami tego regionu, na targach, na ulicy, rozdając ulotki i tłumaczyć to, że by głosowali na człowieka, który już coś dla tego regionu zrobił, nie próżnował przez ostatnie 4 lata, a nie na kandydata partyjnego, który został tylko mianowany i ujawnia się raz na 4 lata, jak przychodzą, jak nadchodzą wybory. To co pan odpowiada swojej, jak sądzę, koleżance gdzieś tam, przynajmniej intelektualno-ideologicznej, pani posłance Leszczynie, która mówi, że pańskie działania są w istocie antydemokratyczne? Ja bardzo lubię Izę. I powiem tak, no może akurat to była nieszczęśliwa wypowiedź. Iza jest świetna, jeżeli ma przygotowany skrypt, natomiast może w tym przypadku akurat tego zabrakło i było to takie bardzo spontaniczne. No przypominam jeszcze raz, no konstytucja w artykule 99, w artykule 62, czy też w artykułach od 30 wzwyż mówi o tym, że każdy obywatel w demokracji ma prawo udziału w wyborach i prawo kandydowania. To jest istota demokracji. Zresztą ja, będąc w Koalicji Obywatelskiej, chodziłem dumnie w koszulce chronić konstytucję. Iza czyniła to tak samo jak ja. Więc jeżeli ktoś chce chronić konstytucję, nie powinien wypowiadać tego rodzaju słów, bowiem istotą demokracji jest właśnie prawo udziału w wyborach i prawo niczym nieskrępowanego, niczym nieskrępowanej możliwości wyboru i wybierania. A jak już pan trafi do tego Senatu, to po czyjej pan tam będzie stronie? Będzie pan w sposób czytelny i oczywisty senatorem niezależnym, czy jednak z wyraźnymi skłonnościami w kierunku, nie wiem, panie redaktorze, moje serce bije po tej stronie, po której ma bić. I to ale biało-czerwonego serduszka pan na piersi nie nosi. To się nie zmieni. Noszę, czasami noszę. Ja żałuję nawet, że dzisiaj go nie ubrałem, bo może wyglądałoby to lepiej. Natomiast nie chodzi o symbole i nie chodzi o to, żeby coś pokazywać. Ale tak jak powiedziałem, to serce bije po właściwej stronie. Ja uważam, że to jest czas na zmiany. Te zmiany powinny nastąpić. Mam nadzieję, że 15 października one nastąpią. Ja byłem 4 czerwca z całą moją rodziną na marszu w Warszawie. Będę 1 października również na marszu. Cieszę się już na to wydarzenie. Na spotkanie z kolegami z koalicji też pan się cieszy? Oczywiście, przecież ja to się nic nie zmieniło. Ja w dalszym ciągu jestem w tym środowisku, jestem po tej stronie sceny politycznej i nic się nie zmieni. Uważam jednak, że oprócz łatki partyjnej dużo bardziej ważne jest to, jakim się jest człowiekiem. Dużo bardziej ważnym jest to, co się robi dla tego regionu, co się udało osiągnąć i w jaki sposób można ten region jeszcze bardziej rozsławić w Polsce i w Europie. To na chwilę o tym. Co pan jako senator chciałby zrobić dla tego regionu, żebyśmy nie słyszeli tylko o tym, że Jura, ścieżki rowerowe i skałki. No i ze dwa zamki od Lasowskiego.
No nie, tych zamków jest zdecydowanie więcej. Mamy piękny szlak Orlich Gniazd, to jest fenomen, jeżeli chodzi o turystykę w całej Europie, a może i w świecie. Ale pan czuje, że to jest niedowartościowane miejsce na ziemi. Absolutnie tak. Uważam, że Jura to jest taka ukryta turystyczna perełka Polski. Jeżeli będzie mądrze doinwestowana, to ludzie żyjący tutaj będą świetnie mogli funkcjonować z małymi biznesami, z agroturystyką, z obsługą turystyczną, bowiem my tutaj nie mamy wielkiego przemysłu, nie mamy też bardzo rozwiniętego rolnictwa, ziemie są słabe, więc turystyka to jest ogromna szansa. I to jest ogromna szansa zarówno dla tych regionów, które leżą na północ od Częstochowy, jak i dla tych, które leżą na południe od Częstochowy. Może jedynym takim wyjątkiem jest tutaj Lublinie z miasto Lublinie, zresztą świetnie zarządzane przez obecnego burmistrza, gdzie ten przemysł w jakiś sposób się rozwinął. Natomiast dla większości miejscowości i terenu, który tutaj jest typowo rolniczy i typowo turystyczny, to turystyka jest tą szansą. To czego ja trzeba? Chciałbym tą turystykę rozwijać. Ja może opowiem o takim pomyśle, który zrodził się podczas rozmów z młodymi ludźmi. Otóż młodzi ludzie opuszczają te tereny, wyjeżdżają do Warszawy, chcą tam mieszkać, chcą tam pracować, ponieważ uważają, że tutaj nie ma specjalnych szans. Otóż gdyby udało się dostać do Senatu, chciałbym w Senacie zająć się ustawą dla młodych przedsiębiorców. Dla młodych przedsiębiorców właśnie z terenów wiejskich, po to, aby dać im szansę, aby oni mogli tutaj pracować, nie być tylko wyrobnikami i pracownikami, ale pracować, tworzyć nowe miejsca pracy, ponieważ praca musi się opłacać. To nie socjal jest dzisiaj najważniejszym motorem rozwoju, tylko właśnie młodzi przedsiębiorcy. Panie senatorze, żadna partia polityczna bez kontentu socjalnego nie ma żadnych szans w wyborach. Całkowita zgoda. Ale można byłoby też dowartościować tych, którzy chcą pracować i tych, którzy chcą tworzyć miejsca pracy, ponieważ to z tych miejsc pracy mamy podatki, z których możemy finansować programy socjalne. Ja powiem tylko o trzech elementach tego pomysłu. Pierwszy pomysł, zwolnienie z podatku przez pierwsze 6 lat wszystkich młodych firm zakładanych przez młodych ludzi do 30 roku życia, po to, żeby mogli w tą firmę reinwestować. Druga rzecz, zwolnienie z podatku przy sprzedaży udziałów czy też akcji tych młodych firm pod warunkiem, że ten kapitał zostanie zainwestowany z powrotem w budowę takich nowych przedsięwzięć. I po trzecie, stworzenie specjalnego funduszu na kapitał własny dla młodych przedsiębiorców. Dobrze, panie senatorze, żeby wszystkie te mądre plany zrealizować, gdyby pan już trafił do tego parlamentu, będzie pan musiał oprzeć o współgłosowanie z bardzo wieloma ludźmi. Byłoby dobrze na tym etapie kampanii już móc zbudować z nimi jakąś formę porozumienia. Oczywiście. A dziwnie to wygląda, powiem szczerze, między panami. To znaczy, oczywiście ma pan rację, że żeby coś przegłosować, potrzeba do tego szabel. Żeby te szable zdobyć, najlepszą metodą jest budowanie wspólnych wizji, czy też argumenty, dobre argumenty, żeby tych ludzi przekonać. Do tego trzeba być dobrym liderem. Mnie się wydaje, że do tej pory moje doświadczenie, zarówno jako przedsiębiorcy, jak i rolnika, jak i polityka, pokazało, że takie alianse potrafią budować, potrafią z ludźmi rozmawiać i przede wszystkim potrafię przekonywać ich do swojej racji. Także jestem spokojny o to, że to się uda. Jest pan spokojny o to, że te emocje z kampanii wyborczej się nie przeniosą potem na realia w parlamencie? Nie, ja myślę, że kampania rządzi się swoimi prawami, ale później każdy z polityków jest na tyle odpowiedzialny, żeby wiedzieć, że trzeba czynić dobro, a nie rozdrapywać jakieś hipotetyczne rady. Proszę zobaczyć, przed nami przepiękny widok. Po lewej stronie, obydwa pańskie zamki. Przede wszystkim zamki królewskie. Zamki królewskie zbudowane przez Kazimierza Wielkiego, które kiedyś były ruinami, a dzisiaj są dumnymi zamkami. I tutaj na tle tego fantastycznego pasma wzgórz
Grzędy Mirowsko-Bobolickiej prezentują się dumnie. Czy to nie dobrze, że tak dumnie się dzisiaj prezentują? Bardzo dobrze, tylko to jest pański pomnik. Być może są ludzie, którzy panu mają kłopot z tym, żeby panu to wybaczyć. O nie, panie redaktorze, to nie mówmy o pomniku. Mnie się wydaje, że każdy powinien robić to, co umie najlepiej i każdy powinien robić to w zakresie tych możliwości, które posiada. Ja miałem ogromne szczęście w życiu, że miałem świetną pracę, że poznałem fantastycznych ludzi, że mogłem się czegoś naprawdę porządnego nauczyć. Pan prowadzi w prawo, w lewo? W lewo. I dzisiaj wykorzystuję te możliwości po to, żeby robić coś dobrego dla tego naszego regionu. To pogadajmy o tych zamkach w takim razie na koniec naszego spotkania. Jakie plany? No bo stoją. Rozumiem, że zainteresowanie turystów niezmienne, ale co pan im tam proponuje? No bo co można zrobić, przyjechawszy do pańskiego zamku, już go zwiedziwszy i co potem? Zamek Bobolice jest muzeum. W tym zamku pokazujemy, jak mogło wyglądać życie na zamku, nie tylko w czasach średniowiecza, ale również w późniejszych okresach, ponieważ zamek ma nieprawdopodobnie bogatą historię. To tutaj nocował w 1683 roku Jan III Sobieski, polski król, wielki król. Jadąc pod Wiedeń. Ciągnąc właśnie pod Wiedeń. Ja jestem zachwycony, jak przyjeżdżają całe klasy i młodzi ludzie z otwartymi szeroko oczyma oglądają te wnętrza i mówią, no tak, tak mogło kiedyś wyglądać życie. To jest chyba największa satysfakcja. Więc na zamku jest muzeum i będzie muzeum. Będziemy zmieniać co jakiś czas ekspozycję, ale będziemy starali się nawiązywać do tych lokalnych, podniosłych, historycznych momentów, które są związane zarówno z Zamkiem Mirów, jak i z Zamkiem Bobolice. Proszę pan to mówi, wie pan, że bardzo wielu, którzy do dziś są przekonani, że pan tam mieszka. Nie. Na zamku nie mieszkam i ani na zamku Mirów nie zamierzam mieszkać. Zamek Mirów w tej chwili jest na takim etapie, gdzie już można zwiedzać dziedziniec wewnętrzny. Wydaje się, że jeszcze rok, dwa, może maksymalnie trzy, a zamek Mirów będzie w całości udostępniony dla turystów. Ja robię to po to, bo my przeminiemy, konserwatorzy przeminą, politycy przeminą, a te zamki na następne 650 lat zostaną. Jako dumne zamki, a nie jako rozlatujące się ruiny. To niech pan powie, dlaczego szlak Orlich Gniazd nie jest wystarczająco silnym wabikiem dla turystów z całego świata? Ja powiem tak, też wielka szkoda, bowiem szlak Orlich Gniazd jest ewenementem na skalę europejską, a może i nawet na skalę światową. A to z tego powodu, że to aż 50 zamków zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego od Wawelu aż po Jasną Górę, a później Krzepice, tworzyły to zaplecze obronne zachodniej granicy Polski, broniąc Polskę od strony Śląska. I mnie marzy się takie święto szlaku Orlich Gniazd. Nie juromania, którą dzisiaj mamy, która jest takim świętem. Nie podoba się panu juromania? Podoba mi się juromania, ale to jest święto jednego dnia, czy powiedzmy jednego weekendu. Mnie się marzy święto szlaku Orlich Gniazd, które jest rozsławiane na całą Europę, gdzie będą się odbywać wydarzenia kulturalne przez takie, powiedziałbym, średnio duże K, gdzie można będzie organizować koncerty, gdzie można będzie organizować wydarzenia kulturalne, takie, które będą przyciągały nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i turystów z całej Polski, a może i z całej Europy. To się pan będzie musiał dogadać z innymi czynnikami, bo to nie jest skala dla pana. Chcą rozmawiać na ten temat? Panie redaktorze, to jest troszkę tak. Rzeczy niemożliwe są niemożliwe do tego momentu, jak ich nie zrobimy. I ja powiem tak, po tym jak już zamek Mirów skończę, nie będę zabierał się za kolejny zamek, to już obiecuję. Natomiast będę się wtedy zabierać za to, by rozsławić szlak Orlich Gniazd i zbudować z tego taki produkt turystyczny, który
będzie sławny na całą Europę. A senacki mandat panu się... nie przeszkodzi? Nie zapomni pan o tym? Nie, ja myślę, że może pomóc, bo jednak bez wsparcia politycznego tego rodzaju decyzje nie są możliwe. Dzisiaj bardzo trudno jest rozmawiać z rządem, który już po raz kolejny odmówił nam dofinansowania prac w Mirowie, a dał dofinansowanie na kościół w Niegowie. I powiem tak, może jak będzie ta zmiana, może jak będzie zmiana myślenia, może jak będzie zmiana ludzi, będziemy w stanie docenić to, że królewskie zamki też potrzebują wsparcia ze strony państwa. Jarosław Lasecki, pan na Babulicach i Mirowie, z myślą o senackim mandacie był naszym gościem, chociaż właściwie to my u pana byliśmy gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie senatorze. To ja bardzo dziękuję. Do widzenia państwu.